rywalizacje zarówno w Fortnite, jak i w prawdziwym życiu idą pełną parą. I to dosłownie parą, bo dzisiaj we Wrocławiu jest jakieś 40 stopni. Dlatego pomyślałem, że w tym odcinku zrobimy różne challenge, między innymi z tą budką z lodami. A ja słyszałem, że każda łapka w górę z subem z dołem na kanale przedłuża wakacje o jeden dzień, a kodzik Manojek w sklepie Fortnite o 2,74 dnia, więc polecam bardzo serdecznie. Challenge pierwszy, tylko plaża i chill. No i moi drodzy, jesteśmy na plaży. Pepciu nawet gdzieś tam jest. Gdzieś ty, Pepciu, jesteś? Nie, gdzie jestem, zgubiłem się gdzieś. Typowo, tutaj zobaczcie, pani sprzedaje kokosy, ja sobie kupię 4 kokosy na plaży, to nie ma nic lepszego. Rozsiądę się. Budować nie można, bo pamiętajcie, w pierwszym challenge'u bez budowania, bo no jak się jest na wakacjach, to się nie buduje, prawda, Pepciu? Prawda, ja chciałem powiedzieć, że jestem na plaży. Na plaży jestem. Cześć, na plaży jestem, w Stegnie. W Fortnite na plaży jesteś, tak, widzowie. Tak, Fortnite na plaży, Fortnite na plaży. Plaża, pozdrawiamy z Fortnite'a na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny. O, jest pierwsza broń, no właśnie to jest jakaś, nie wiem, żeby na plaży broni nie było, mega dziwne. Leż dead. Ty, bo tam Kepciu pokonuje oponentów, a ja żadnej broni nie widzę, nawet połowy broni nie widzę. Ty, bo ta wyspa to też w sumie przywodzi na plaży, więc chyba możemy safe-fix sobie wziąć, nie? Możemy, tak, to jest plaża. Czy ty, Kepciu, byłeś kiedyś na jakiejś wyspie? Nie byłem nigdy na wyspie, ale na plaży byłem. W Stegnie? W Stegnie na plaży byłem. A masz jakieś fotki? Mam. Dobra, to tu wkleję fotkę Kepcia z plaży. Ale nie ma. Bo bomby dostaję, ty nie wiesz skąd. To nie jest Skywalker. A nie, to typy są! Ja byłem pewien, że to są buty! A za tobą jest dwójka jeszcze i przed tobą jest też dwójka, Kepciu. Ty mnie dojechał. Jest, leż. Pamiętaj, nad wodę, gdzieś tak, żeś mógł mi podnieść jeszcze. Ej, tutaj się liczy jakby woda? Tak, tak, no bo to jest wysepka, to na wysepce też można przy wodzie, tak? To jest kreta Jezus, na przykład. Dobra, robię Hollywooda, a ty Hollywooda to już zrobiłeś z aima. Co to? Event, odwróć się! Stary, trzeba zlikwidować. O! No! Pan ma szybki fioletowy, pamiętaj. Dobra, leży! Leżą! No i jak na typowych wakacjach trzeba ziomka ogarniać, co nie ogarnia już. O, Kepciu! Właśnie poskładali mnie. Na szadę ma, no na szadę! 1-0! Wsiadaj i wal do niego! Zgrabię w niego, ma 0! Nie ma 0, jak ma 0? Czasem ty mnie podniesiesz, czasem ja... Jak to na wakacjach, no? O, ej, typo! Mój dwie kartki będziemy się być. No i witam z Rudrzyny, przyjacielu! Leź tam na swoje itemki od razu! Lata. A my dalej patrolujemy plażę, no tutaj nie może nikt nam przyjść. Ja mam gdzieś fajerwerkę. Mam jakieś rzeczy dla Londona? Ała, z tyłu! Bierzmy na plecy i uciekaj do wody. Stary, jest przypał. Oni mi dojeżdżają pulsami. Epciu, wakacje! Nie możemy to zrobić. Ja blokuję cię. Nie, no już 0 miał. 200 to nie 0. Nie, ja mu dałem... Czarny rycerz, to nie ma co się dziwić. Czas na kolejny challenge. Challenge drugi, lodzik dla każdego. Tak, u mnie lodziarz jest. Dobra. I typów mam. No to. Ale spoko, ja sobie poradzę z nimi, stary, odpalam demona. Jak przeżyjesz, to musisz przy nim stać i tańczyć i on wtedy daje lody. Ja jestem na drugiej stronie jednego, mapy. Zabiję jednego, dojeżdżam drugiego. Ja jestem na drugiej stronie mapy, więc nie wiem, czy tam dojadę kiedykolwiek. Dojedziesz. Drugiego strzelam. Leży drugi! Brawo! Hello. Dobra, nawet nie zbraj itemów, tylko od razu iść do pana lodziarza i stój przy nim i tańcz. On daje wtedy lody. Chłop, ile lodów miał ty? I budować może. No bo gramy z tym zbudowaniem. Nie! O kurde. O-o. Nie! Auci. Warto pamiętać, że poza lodziarniami, to tutaj też są lody. O. Pikantne lody, wroszku. Pięknie, ty, a to sobie zjem, będę latał. Ale będziesz latał, brachu. Ty, kto normalnie je pikantne lody? A to mnie chroni przed Foldy Mage'em, nie? Oh my god. No przecież przeżyłem. O, ty postrzelam nas. Którzy nam lodziarni postrzeli. Lodziarnie mogą, właśnie, żeby jego nie pokonali. No właśnie, da, o tym mówię, chłopak, co to robi, ty? Co jest o to? What the fuck? Co? Kepciu, problemy Najmana są tutaj dość poważne. Ale stary, odcięli od bazy. Ja już ammo! Nawet się nie dadzą najeść lodów, chłopaki. Kebabiniu, na pierwszej miejscówce mamy, tylko to jest ciężka miejscówka, bo tu jest bardzo dużo ludzi. Ja siedzę tutaj z nim, a ty idziesz, szukasz jakichś pancernych ścian i jakiejś broni dla nas. Legendarny! Udało się, widzowie. Chociaż tylko jeden znowu. A to rzadkie. No bardzo rzadkie, 1%, mówiłem. Ja biorę tylko shotguna i biorę bardzo dużo lodów, widzowie. To dla was, poświęcenie wakacyjne. Zobacz, co robi ten zielony. Tak, zielony daje. O kurda, ty zielony, co? To nie zużywaj go. I zielony fula daje. Białego, co? No. Dobra, to nie zużywaj za dużo ich. Dobra, dajcie jakiś shotgun popsuty, żebym mógł wytrwać do końca. Dziękuję. No i fajnie.
miło bardzo z waszej strony. Ej, i w ogóle mam dla was wakacyjny pakiet skinków. Żeby je zdobyć, musicie wejść do mojego Instagrama, zaobserwować i polubić ostatnie zdjęcie z Kepciem. I komentarz jakiś miły też możecie napisać. Tam najłatwiej będzie mi się z wami skontaktować, więc róbcie to, a my wracamy do gierki. Rozbudowanie. Ło, nie, wybuchamy! Spokojnie. Palimy się bardziej. Jaramy się. O stary, ja cię uczę, żeby... Dwa HP ma! No ale nie mamy czym tam się dostać szybko do niego. No jak ty, mam paprykowe stary, trzeba pokazać, jak to działa. Ja nie mam. Dobra, ale to jest najgłupszy pomysł, jaki miałeś w tym dniu i zgaduję, że umrzemy. 0,25 łaj, to ty za... Dobra. Nie mogę budować. Wow! Ej, dojeżdżaj się drugi, bądź gotowy. Czaki. Nie no, ty po mnie rozgromił jak dziecko. Ale czemu, jak mieliśmy się leczyć lodami, to ty dojeżdżasz? Challenge trzeci, jeden kill równa się jedna kostka lodu. Dobra, kostki lodu gotowe i w tym meczu będę jadł po co każdego twojego killa, Kepciu, więc daj czadu. Ile można z panojku tak w ogóle? Prawdopodobnie to tylko jedna kierka, więc Kepciu, postaraj się. To się odpalam od razu z bomby, no. Tusiup. W 0 HP ma, wjeżdżam to na pewno. Ja bez też się otrzymania. Będę starał grać, żeby on nie robił tych killi, więc biorę to i strzelam do tych, co on tam strzela. No to sobie może strzelać. Aha. Stary. Ale jak ja dobiję, to nie twój kill będzie. No spoko, tu już dwa fragi masz, więc jest kostki, ładuj kostki, ładuj. Dobra, kostki. Ładuję kostki, kostka. Tutaj się odpala jedna. Taki deko. I druga. Nie mówię nic teraz. Kolejny leży, dobijam go. Kostka. Nie mogę ci nie grać. Możesz. Ja chciałem powiedzieć, że kostki mają 100 kalorii jedna, nie? Więc mona i po 10 odcinku będzie co najmniej Kepciem. Ło! To jest Skull Trooper! Kultowy? Nie no, biały, leży, pum. Kolejna Kepciu, kostka! Ja dopiero co tamte mi się nie rozpuściły. Ma, nie ma, że dopiero ładuj ten. Dobra. No. Nie jest najgorzej. Ła, jaki mam zęby czułe! A mi się to w sumie dość szybko rozpuszcza, bo jest ciepło, więc fajnie. Aha! Let's go, Manojek leży. Mam typa w boksie. Leży, nice. Dobra, to zjem taką jeszcze jedną dużą, co została kostkę. Gabi dała dokładkę, więc mogę teraz więcej. Rób Kepciu killa. O nie. Czyli nie chcesz jeszcze jednej próby? Chcę! Dostał 50. Gdzie, z której strony powiedz? No błagam, no kurde, nie, złowa! No nie, no dobra, no biorę tego dobity. Loda, no, masz jaki wielki. O, kłopoty. Dobra, jaką masz karę za to, że killa zrobiłem? Taką, że nie muszę z tobą grać duo. I teraz ty stoisz, zbierasz itemy i ja gram solo i zostawiasz mi wszystkie fragi. Dobra kara? Bo widzisz, będę musiał solo fragi robić, stary. Karą to jest słuchanie tego, co ty tam gadasz pod nosem, no. Ty widzę, ja typo. Ale właśnie doganiam. Dobrze, że typo, bo my tutaj z Kepciem całą mapę przejechaliśmy trzykrotnie. Co jest, oni uciekają, no. Ty pan na dziku. Ale go. Uf. Oj, dzika mu rozwaliłem. Dostał 43, edycja box. Ło, jakiś to jeszcze jedna edycja. Co to za edycja jakaś chicagowska? Dobra, wbieżam do boxa, zabijam, mam fraga. Mam na jakąś. Brawo, musi, ale też miałem fraga kostkę. Dobra, ale są jeszcze, są mi. To teraz jakoś się wolniej topią, taka duża. Dzięki, Kepciu, akurat mi było gorąco, przyda się. Nie mam problemu, bracia. O, ty podejdź jeszcze na. Masz jeszcze wiatkę? Bez armora ma bardzo mało. Nie wiem, po co ci to mówię. Ma bardzo dużo, nie leć w niego jakby co. O, to było hobby, sprzedam z tego miecza każdego dnia. Aha! No tego się nie spodziewałem akurat. Na górze! No rybson, uspokój się, ryba! Ty dwa razy z rzędu cię ryba pokonała. No te ryby są odklejone. I co wiesz, to taki słaby koniec, jeszcze z miecza, zjadam wszystkie lody. Ha ha! Papa! Papa!